Witam wszystkich po krótkiej przerwie. I teraz uwaga, uwaga, bo na początek mam bardzo ważne ogłoszenie. W sali 102 na pierwszym piętrze będą odbywały się zajęcia dla dzieci, które poprowadzi ciocia Marta i ciocia Karina. Także wszystkie dzieci, które tutaj są jeszcze z nami od trzeciego roku życia, są zapraszane, żeby tam właśnie na pierwsze piętro do sali numer 102 się udać. Ciocia Marta i ciocia Karina na pewno mają coś bardzo fajnego dla dzieci przygotowane. Skało Wieczna to tytuł pieśni, którą teraz rozpoczniemy tę część nabożeństwa. Proszę, abyśmy powstali. Módlmy się wspólnie razem. Nasz kochany Boże Ojcze, Panie, niech się święci Twoje imię, niech będzie uwielbione w każdym sercu, bo jesteś godzien przyjąć cześć i chwałę. Jesteś Stwórcą, Panem nieba i ziemi. Dziękujemy za ten przywilej spotkania się tutaj, za ten przywilej, Panie, poznawania Ciebie jeszcze lepiej, słuchania doświadczeń, słuchania Twojego słowa. Bądź w sercu każdego. I dziękujemy również za Twoją moc twórczą, bo cała przyroda wokół pokazuje, jaką masz ogromną moc. I również sabat, który rozpoczął się, jest dowodem Twojej wielkiej, stwórczej mocy. Niech będzie, Panie, ten czas błogosławiony. Dziękujemy również za te obietnice, które do tej pory już usłyszeliśmy tutaj na tym miejscu. Dziękujemy również za to, że przez swoje słowo mówisz do każdego z nas: nie bój się, nie lękaj się, jestem z Tobą. Gdziekolwiek pójdziemy, Ty jesteś z nami. Niech każdy z nas uchwyci się tego, Panie, by każdy dzień spędzać właśnie z Tobą i w sercu przechowywać Twoje słowo, by móc polegać tylko na Tobie, by spełniać Twoją wolę, a nade wszystko, byś był, Panie, uwielbiony. Prosimy o Twojego Ducha i prosimy o ten czas, kiedy będziemy słuchać pieśni, słuchać kazania i tych kolejnych projektów, które, Panie, dzięki Twojej łasce mogą być realizowane. Niech Tobie będzie chwała i cześć w imieniu naszego Pana i Zbawcy. Amen. Spocznijmy, proszę. Teraz na chwałę Bożą usłyszymy pieśń w wykonaniu Marty Słociak-Wiszniewskiej. Zapraszam. Oh.
Kochani, jest dzisiaj z nami Alicja Bylina z grupy misyjnej Trzej Aniołowie i chciałabym, żeby nam dzisiaj coś więcej opowiedziała o tym, na czym polega projekt grupy misyjnej, do kogo przede wszystkim jest skierowany projekt, który ty koordynujesz. Jeden z projektów, który organizujemy jako grupa misyjna już od 10 lat, są obozy misyjne. I na obozy przyjeżdża bardzo wiele osób w tych ostatnich latach, ale wciąż jednak pojawiają się takie pytania, do kogo to właściwie jest skierowane. Ja poproszę o prezentację. Na tej prezentacji zobaczymy, do kogo te obozy są skierowane, bo jak mówię, że do wszystkich, to i tak zastanawiamy się w zasadzie, kogo mogę mieć na myśli, prawda? Czy tam mogą być młode osoby, starsze osoby? Czy ktoś, kto się nie nadaje, to się nadaje na te obozy? Nie ma takich osób, które by się nie nadawały tak naprawdę, dlatego że każdy może przyjechać i wiecie, niektórzy uważają, że misja to jest tylko dla pastorów, kolporterów, dzisiaj kolporterzy tutaj mieli swoje spotkanie, dla ewangelistów, seniorzy myślą, że nie, obozy misyjne to tylko dla młodzieży, młodzież myśli nie, to tylko dla starszych i tak naprawdę różne mamy myśli na ten temat. Ale tak jak powiedziałam, pastorzy, ewangeliści, próbuję tutaj przerzucać te slajdy, ale mi nie wychodzi z jakiegoś powodu. Mamy zdjęcie pastorów w takim razie przez dłuższą chwilę. A co w takim razie ci pastorzy tam robili na tym obozie? Tak, tutaj mamy już, przepraszam, kolejne zdjęcie. I kolejne, seniorzy, którzy myślą, że to nie dla nich, młodzież myśli, że nie dla nich, zapracowani czasami myślą, że nie dla nich, ale tak naprawdę i dla zapracowanych, i dla tych, którzy mają troszeczkę więcej czasu, i dla singli, i dla małżeństw, i dla rodzin z dziećmi. Tak naprawdę każdy może na obóz przyjechać. To jest właśnie zdjęcie z jednego z obozów, które pokazuje, że wielopokoleniowo możemy się spotykać i przede wszystkim służyć Panu Bogu. Ale w takim razie jaki cel sobie stawiacie, organizując te obozy i jak go osiągacie? Wierzę, że to są cele, które Pan Bóg wyznacza dla swojego Kościoła. I z jednej strony to są takie cele wewnętrzne, kiedy misja tak naprawdę jest potrzebna nam, jako Bożym dzieciom, bo ona zmienia nas, nasze charaktery. I ten wewnętrzny cel Pan Bóg osiąga między innymi właśnie przez to, że różnego rodzaju obozy mamy, że mogą przyjechać, tak jak powiedziałam, i rodziny, i seniorzy, i młodzież, i przeróżne osoby uzdolnione muzycznie, uzdolnione w jakimkolwiek innym sensie. Każdy miejsce dla siebie znajdzie i właśnie przez to te jakby wewnętrzne takie nasze cele Pan Bóg osiąga, ożywiając nas samych. Ale z drugiej strony są to oczywiście cele przede wszystkim misyjne. Co jest posłannictwem naszego Kościoła? Opowiedzenie ludziom o Panu Jezusie, który już wkrótce powróci. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych. I Słowo Boże i Duch Proroctwa zachęca nas, żebyśmy robili to wszelkimi możliwymi sposobami i nie tracili żadnych okazji. I staramy się to właśnie robić, między innymi na obozach misyjnych, bo nie tylko. Ale chcę powiedzieć, że niedawno czytałam taki fragment w jednej właśnie z książek Ducha Proroctwa, gdzie służba była porównana do wojska. Ja akurat lubię takie porównania do żołnierzy, którzy zawsze są gotowi i idą w bój z Panem Jezusem. I tam była taka debata, czy warto się w to zaangażować, czy to przyniesie jakieś skutki, czy nie. I pewnego mężczyznę zapytano, on był wojskowym i mówi, słuchajcie, ale jaki wy dostaliście rozkaz? Bo ile wiem, to dostaliście rozkaz, idź na cały świat i głoś Ewangelię, więc nad czym się zastanawiasz, wykonaj rozkaz. I
To jest dzieło, do którego nas Pan Bóg powołał. I niezależnie od wszystkiego, my po prostu musimy to robić, bo to jest sens naszego istnienia. I obozy dają okazję do tego, żeby właśnie to robić. Dziękuję Tobie bardzo, Alicjo. Dziękuję. Jest tutaj dzisiaj z nami kolejna osoba, która chciałaby zaprezentować swój projekt, który ma intrygującą nazwę Ciuchcia Zdrowia i podejrzewam, że jest dla kolejarzy. Zapraszam Olę Smyk, która chciałaby tutaj nas również nam pokazać krótki filmik, ale prosiłabym Cię również, Olu, o krótki komentarz. To może takie małe sprostowanie, to nie jest mój projekt. Ja jestem tu w imieniu Asi Pieszki, która nie mogła się pojawić. Ciuchcia Zdrowia dla kolejarzy. Myślę, że to będzie już kolejny projekt, ale jak na razie jest to program dla dzieci. Pomysł na Ciuchcie Zdrowia powstał w oparciu o nasze tradycyjne Expo Zdrowie. I tam również mówimy na temat zdrowia, ale w nieco bardziej przystępny, prostszy, zabawniejszy sposób, bo jest to projekt skierowany dla najmłodszych dzieci i dla tych troszkę starszych. W Ciuchci znajduje się 8 stacji. W każdej z nich poruszany jest kolejny temat odnoszący się do aktywnego, zdrowego stylu życia. I co można powiedzieć? Po części jest on dla mnie przynajmniej ciekawy, dlatego, bo prowadzony jest dla dzieci, ale również prowadzony jest przez młodzież, co wydaje mi się też jest takim bardzo pouczającym doświadczeniem dla tej grupy, która musi jednak coś troszeczkę przeczytać, dowiedzieć się czegoś więcej, żeby przekazać tą informację dalej. Początki projektu nie były najłatwiejsze, ponieważ na pierwszej wystawie pojawiło się, zgadnijcie, ile osób. Dokładnie jedna. I stwierdziłam, że dobrze, że chociaż jedna, bo przynajmniej warto było robić to, tak? Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nikt nie przyszedł. Projekt uległ małym zmianom, dodano kolejne innowacje, kolejne pomysły i w zeszłym roku, zgadnijcie, ile osób przewinęło się przez nasze Expo Zdrowie, Ciuchcie. Ponad 1000. 1000 dzieci, a do tego jeszcze dochodzą rodzice, opiekunowie, więc widzicie, jest pewien postęp. Chwała Panu, to naprawdę piękne. Chwała Panu. Dzięki dofinansowaniu ASI i działowi udało się dokupić nowy sprzęt, pomoce, które są dużo bardziej przyswajalne dla dzieci. Projekt mógł się rozwinąć. I myślę, że dla mnie taką lekcją i myślę, że każdy z nas może nauczyć się przede wszystkim z tego projektu, że czasami mamy pomysły, które w pierwszym momencie mogą mnie wypalić z jakiegoś powodu, ale to nie znaczy, że cały pomysł jest zły. Czasami po prostu trzeba zmienić jakiś mały element, poszukać czegoś więcej i nagle z jednej osoby dostajemy 1000 osób. Bardzo zachęcające jest to, co mówisz. Czy jakiś filmik też zobaczymy? Zapraszam do obejrzenia filmiku.
teraz zapraszam ponownie Martę do wykonania pieśni na Bożą chwałę. Zapraszam Ciebie. Przed nami kazanie Słowa Bożego. Jestem z Tobą, abyś służył. Kazanie wygłosi brat Milan Moskala. Zapraszamy Ciebie tutaj i Dawida Poloka do tłumaczenia. Błogosławionego sabatu.
how wonderful it is that we just entering this beautiful and blessed and sanctified day. Jak pięknym jest to, że możemy wejść w ten błogosławiony wspaniały dzień. And our Savior is with us as he promised. Nasz Stworzyciel jest z nami i nasz Zbawiciel jest z nami, tak jak obiecał. Dziękuję za tą bardzo piękną pieśń. Bardzo dziękuję za tą piękną pieśń. Thank you for this beautiful song. I kiedy mi to przeskakuje, no. Czasem zmieniamy języki, ale to dobrze. And I am so thankful that Jesus promised, where are two or three in my name, I am with you. Tak cieszę się, że Pan Jezus obiecał, że tam, gdzie dwóch czy trzech gromadzi się w moim imieniu, tam będę z wami. And we are all missionaries here. Jesteśmy tutaj wszyscy misjonarzami. Are you happy to be missionary? Czy radujecie się z tego, że jesteście misjonarzami? Yes. Tak? Okay. Okay. Oh, this is a great privilege. To jest wspaniały przywilej być misjonarzem. No, on Friday. W piątek. Friday is a special day. Piątek jest takim specjalnym, szczególnym. In first Friday in this planet Earth was a miracle. Pierwszy piątek na tej ziemi, w ten dzień wydarzył się cud. And human family, you and me, we was created. I my jako rodzina ludzka zostaliśmy stworzeni. Oh, this was an amazing evening. To był piękny wieczór, wspaniały and, wieczór. This was the first wedding ceremony. To była pierwsza, dziękuję. To była pierwsza uroczystość zaślubin. And then was a second Friday. Następnie był kolejny piątek. Oh, terrible Friday. To był straszny piątek. The same our Creator. Ten sam nasz Stworzyciel. Become our Savior. Stał się naszym Zbawicielem. And he did not stay in the grave. Ale nie pozostał w grobie. And we are here. I jesteśmy tutaj. You did not choose me, but I choose you. To nie... And appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. To nie wy wybraliście mnie, lecz ja wybrałem was. I wybrałem was, wasz owoc waszej służby ostał się na wieki. And whatever you ask the Father in my name, he may give you. I o cokolwiek będziecie prosili Ojca mojego w niebie, aby wam to dał. These are things I command you, that you love one another. I to wam nakazuję, abyście miłowali się nawzajem. So we are ambassadors of God's kingdom. Więc jesteśmy ambasadorami Bożego Królestwa. Ambassador of Jesus Christ. Ambasadorami Jezusa Chrystusa. And God never leads his people otherwise. Bóg nigdy nie prowadzi swojego ludu. Nobody of us is led differently. Nikt z nas nie jest inaczej prowadzony. If we know the end from the beginning, jeżeli znamy koniec już na początku, and recognize the glorious purpose to be God's co-workers in his great plan of redemption. I rozpoznajemy wspaniałość tego właśnie Bożego planu odkupienia. Do you understand it? Rozumiemy to? Oh, this is a very deep meaning. To jest bardzo, bardzo, to ma głębokie znaczenie. Do you recognize your call? Czy swoje powołanie potraficie rozpoznać? Can you imagine the glorious purpose for which you are called? Tą wspaniałą, cudowną, ten cudowny cel, do jakiego zostaliście powołani. Oh, this is an inspiration for any situation, any difficulties, any obstacle. Jest to inspiracja w obliczu jakichkolwiek trudności, jakichkolwiek przeszkód, przez jakie moglibyśmy na swojej drodze napotkać. One Friday was a very terrible rain in Bangladesh. Pewnego piątku w Bangladeszu padało, ale tak bardzo padało. After working with a patient was a lunchtime. Po mojej pracy z pacjentami nadszedł czas lunchu. My coworkers prepared everything. Moi współpracownicy wszystko już przygotowali. Car was ready. Samochód był gotowy. All we was ready. Wszystko było gotowe.
But rain was terribly heavy. Ale padał straszny deszcz. Outside deszcz. Water up to kneel. Na zewnątrz właśnie woda sięgała już naszych kolan. When I called to the destination 400 kilometers far in west. Kiedy zadzwoniłem na zachód do naszego celu, który znajdował się 400 kilometrów na zachód od miejsca, w którym byliśmy. Pastor told me water, mud, everywhere water. Pastor powiedział: "Słuchaj, jest woda, błoto, wszędzie tylko woda." You will go? Pojechalibyście? You will go? Pojechalibyście? My coworkers looking to me. Moi współpracownicy tak popatrzyli na mnie. So we go. Więc co robimy? Jedziemy? I tell you, I was in terrible temptation. I miałem tak niesamowitą pokusę wtedy. It was already on my tongue. Już na końcu języka to miałem. I am so happy I did not explain it. Tak się cieszę, że nie wypowiedziałem tego jednak. But I said, let us kneel and let us pray. Ale zamiast tego powiedziałem: słuchajcie, uklęknijmy, pomódlmy and się. When we prayed, God so encouraged me. I kiedy się modliliśmy, Bóg tak bardzo mnie zbudował. Like he said, is everything ready? Tak jakby zapytał mnie, czy wszystko jest już przygotowane? Yes. Tak, wszystko przygotowane. Are you invited? Czy jesteście zaproszeni? Yes. Tak, wszystko, jesteśmy zaproszeni. Go by faith. Więc idź w wierze. My dear brother, sister, this is a very strong word. Moi drodzy bracia i siostry, to jest bardzo, bardzo mocne słowo. I jumped from my knees from prayer. Wiecie tak, podskoczyłem z tej pozycji, od modlitwy, od I said, kolan. Let us go by faith. I powiedziałem: słuchajcie, jedziemy w wiarę. It's not easy. To nie jest łatwe. You know, in car. Wiecie, w samochodzie. Our glass was not so good. Ta przestrzeń, prawda, przez którą mogliśmy widzieć, była bardzo niewielka. Too much water was dropping on my knees. Zbyt wiele woda nawet lała się na moje kolana. After 120 kilometers. Po 120 kilometrach. We came to big bridge. Podjechaliśmy do takiego wielkiego mostu. There is only one long bridge, 5.5 kilometer. I jest tylko ten jeden długi most. Słuchajcie, ma 5.5 kilometra. Then water was a little slow down. Więc woda troszeczkę przestała padać. When we went through bridge. Przestawało. Kiedy przejeżdżaliśmy przez ten most. Water stopped. Ten deszcz zatrzymał się zupełnie. When we came 11 o'clock in the night in the place. I kiedy o 11 w nocy przybyliśmy na miejsce. Oh, this pastor ran and so where are you so long? People are waiting. Please come. Pastor, let us start program. Pastor do nas przybiegł i powiedział: gdzie wy byliście tak długo? Słuchajcie, ludzie czekają, musimy zaczynać program. And the stars was beautifully shining. Więc gwiazdy pięknie wtedy świeciły. What a pity that you was not there. Bardzo szkoda, że wszystkich was tam nie było. You will never forget it. Nigdy byście tego nie zapomnieli. No, it was an amazing night. To była wspaniała noc. When was a 2 o'clock in the night. I to było o 2 w nocy. Pastor asked me, when you show this film about Jesus? Pastor zapytał mnie: wiesz, jak będziesz pokazywał ten film, ten o Jezusie? I told him, it is at 2 o'clock. A kiedy pokażesz ten film o Jezusie? A ja powiedziałem: wiesz co, już jest 2 w nocy. Don't worry, these people came here from different villages, they are waiting for this. A on powiedział: słuchaj, niczym się nie przejmuj, ci ludzie przyszli tu z różnych wiosek i czekają na to. You know, today we have a beautiful church there. Wiecie, dzisiaj tam w tym miejscu jest piękny kościół. I was there several times. Byłem tam kilka razy. We have several times baptism there. Mieliśmy tam kilka chrztów. Saturday, beautiful blue sky. W sobotę były piękne niebo, bezchmurne niebo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, every day without any cloud. Więc przez cały tydzień już nie było żadnych chmur. But Friday, ale w piątek, the similar situation. Podobna sytuacja. Even worse. Nawet gorzej padało. It was bardziej. Three or four times Friday by Friday. I tak też było właśnie kilka razy, piątek po piątku. And this was a God's lesson for me.
go by faith forward. Więc to była właśnie ta Boża lekcja dla mnie. W wierze idź do przodu. I say to you, he who believes in me, the work that I do, he will do also. Zaprawdę mówię wam, że ten, który wierzy we mnie, będzie czynił to, co ja. And a greater work than this he will do, because I go to my Father. Nawet wspanialsze niż te będzie czynił, ponieważ ja odchodzę do mojego Ojca. And whatsoever you ask in my name, that I will do. I o cokolwiek prosić będziecie w moim imieniu, to czynić będę. That the Father may be glorified in the Son. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu. My dear brothers, sisters, time is running very fast. I cannot speak about every event. Drodzy bracia i siostry, czas ucieka bardzo szybko. Nie mogę mówić o każdym wydarzeniu. You know, to be missionary, aby być misjonarzem, you know, without empowerment of Holy Spirit, it's impossible. Bez wzmocnienia, bez mocy, którą daje Duch Święty, nie można być misjonarzem. To do God's work, it is only in the power of Holy Spirit possible. Aby czynić wolę Bożą, czy też pracować dla Boga, jest to tylko możliwe w sile, którą daje sam Bóg. Like the disciples, Jesus said, wait until you will receive power. Więc tak jak uczniom było to powiedziane, poczekajcie, aż otrzymacie moc. And they were waiting, they were praying. I oni czekali, modlili się. Every day. Każdego dnia. The whole days. Przez wszystkie dni. And what happened? I co się stało? No, I am reading only one part. I teraz przeczytam właśnie tylko jedną then część. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one set upon each of them. I wtedy pojawiły się nad ich głowami właśnie takie ogniki ognia, i każdy osobno na nich stąpił. Do we need this today? Czy tego potrzebujemy dzisiaj? Oh, more than disciples. No, nawet bardziej niż uczniowie wtedy. You know, projects are ready. Więc widzicie, projekty są gotowe. No, but we need that it will be power of Holy Spirit using it. Ale potrzebujemy, aby mocą Ducha Świętego były one wykorzystane. You can see many places was like similar like this. Moglibyście widzieć wiele miejsc, które wyglądały podobnie do tego, które jest na slajdzie. Sometimes we are in a big marketplace. Czasem jesteśmy w wielkim takim miejscu, właśnie na takim wielkim targu. Marketplace is a very strong place for evangelism. Wiecie, właśnie taki targ jest świetnym, bardzo takim dobrym miejscem na ewangelizację. This is a Hindu temple. To jest właśnie hinduistyczna świątynia. A lot of people in front of us and the same amount behind us. Wiele ludzi wokół nas, czy też przed nami, i taka sama ilość ludzi za nami stała. And God is speaking very powerfully. I Bóg naprawdę mocno przemawiał do nich. When is many obstacles, bigger and greater results. Im więcej jest problemów, im więcej przeszkód, tym wspanialsze będą rezultaty. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak as the Spirit gave them utterance. I wszyscy oni byli wypełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić tak, jak nakazał im Duch Święty. Now, when they saw the boldness of Peter and John. I teraz, kiedy zobaczyli odwagę Piotra i Jana. The Sanhedrin, these big people said, you will never speak in the name of Jesus Christ. Bo pamiętacie, że Sanhedryn, ta Rada Najwyższa, powiedziała, nic nie wolno wam mówić w imieniu Jezusa Chrystusa. My experience is the same. Moje doświadczenie było takie samo. When I was in Czech Republic before going to Bangladesh. Kiedy żyłem jeszcze w Czechach, zanim udałem się do Bangladeszu. They told me, you can speak about health, but not about God. Powiedzieli mi tak, możesz mówić o zdrowiu, ale nie wolno ci mówić nic o Bogu. When I came to Bangladesh, kiedy przyjechałem do Bangladeszu, I suppose now I can speak about God freely. Pomyślałem sobie, o, teraz będę mógł mówić o Bogu tak otwarcie. But they told me, please, they are Muslim. Ale powiedzieli, wiesz co, uważaj, bo są muzułmanie tutaj mieszkają.
Do not speak about God. Nic o Bogu nie mów. You can speak about health. Możesz mówić o zdrowiu. When I came to Czech Republic after Bangladesh, Kiedy wróciłem właśnie z Bangladeszu do Czech, they told me you can speak about health freely, but about God, please. Również powiedziano mi, wiesz co, o zdrowiu proszę bardzo, możesz mówić, ale o Bogu nie. Maybe when I will come to Poland, you will tell me the same. Może jak przyjadę tutaj do Polski, to samo mi powiecie, tak? But tell me, so can we speak or we cannot speak? Więc teraz pytanie, możemy mówić o Bogu, czy nie możemy mówić o Bogu? What will be your answer? Jak byście odpowiedzieli na to? Możemy? No. And here is a special experience. I oto macie tutaj opisane to wspaniałe doświadczenie. The same was the experience of Peter and John. To samo, tego samego doświadczył Piotr i Jan. No, they said, do not speak in the name of Jesus. Powiedziano, nie możecie, nie wolno wam mówić nic o Jezusie. But what John and Peter did. Ale co zrobili Piotr i Jan? No, and we are reading, they went to church. I co czytamy? Poszli, and what udali church się do was kościoła. Doing? Jaki to był? They was praying. Co robił ten kościół? Czym się charakteryzował? Modlili się. You know, from this prayer I am using only this word. Now, Lord, look on their threats. Więc kilka słów z tej modlitwy. Teraz, Panie, wejrzyj na ich groźby. And grant to your servants that with all boldness they may speak your word. I pomóż Twoim sługom, aby z całą odwagą głosili Twoje słowo. And what happened? I co się stało? This place was shaken. Całe to miejsce zadrżało. They were all filled with the Holy Spirit. Wszyscy oni byli wypełnieni Duchem Świętym. Once more fire. Jeden mały ogień. And when is a fire in you, i kiedy to jest ogień w nas, you cannot hide it. To jak ogień jest w nas, to tego schować się nie da. And they spoke the word of God with a great boldness. I oni zwiastowali Słowo Boże z wielką odwagą. It's true, we cannot speak about Jesus from ourselves. To prawda, z nas nie możemy mówić po prostu o Jezusie. But when it is a fire of Holy Spirit present, ale kiedy w nas obecny jest ogień Ducha Świętego. Oh, this is going out, automatically. To automatycznie z nas to wychodzi. You cannot close it. Nie da się tego powstrzymać, fire, zamknąć. You cannot close. Ognia nie da się powstrzymać. Fire is a heat. Ogień to ciepło, gorąco. And also light. I również światło. Is it right? To prawda? You agree with me? O, zgadzacie się ze mną, oh, tak? This is a truth. Dobrze, to my prawda. Dear brothers, sisters, this is my experience from Bangladesh. Bracia i siostry, takie właśnie tego doświadczyłem właśnie w Bangladeszu. I was called to go to Bogura. Więc powołano mnie, abym pojechał, znaczy do miasta Bogura. Bogura. Mhm. Zawołano mnie do miasta, zadzwoniono po mnie, żebym przyjechał do miasta Bogura. Muslim Center. Był to taki muzułmańskie centrum. And my coworkers from clinic, they told me, do not go there, we do not can guarantee your safety. Moi współpracownicy w klinice, w której pracuję, powiedzieli, nie udawaj się tam, ponieważ nie możemy zagwarantować ci bezpieczeństwa w tamtym miejscu. So go or not to go. Więc teraz tak, jechać czy nie jechać? And one man, one brother was calling me, please come. Więc pewien brat zadzwonił do mnie i przynaglał mnie, przyjedź do nas. So I told my coworkers, you know, we are praying for God guidance and God is calling us through this brother. Więc ja powiedziałem do moich współpracowników, słuchajcie, modlimy się o Boże prowadzenie dla nas i ten właśnie brat dzwoni do nas z wyniku właśnie tego, że Pan Bóg chce nas prowadzić. Let us go by faith. Więc udajmy się tam z wiarą. So we went. Więc tam też się udaliśmy. And it was a Saturday afternoon. To było sobotnie popołudnie. Big meeting. Wielkie spotkanie. My heart was a beating. Moje serce tak biło mocno. With my coworkers we prayed. Z moimi współpracownikami modliliśmy się. Oh Lord, maybe they will stone us. Panie Boże, może się tak wydarzyć, że ukamienują nas. What to do? Co mamy zrobić? Suddenly God's inspiration. I nagle inspiracja, którą do serca dał nam Bóg.
Sing. Śpiewajcie. I never thought to start program with a song. Nigdy nie pomyślałem o tym, że można by zacząć program, rozpocząć od pieśni. So when we was going front, więc kiedy udawaliśmy się tam do przodu na scenę, I told my coworkers, today you sing. We will start program with a song. Powiedziałem moim współpracownikom, słuchajcie, dzisiaj zaczniemy od pieśni. And there was a lot of children. You know, in Bangladesh, every place will be children round us here. I więc tam właśnie w tym miejscu było mnóstwo dzieci, bo tak w Bangladeszu jest, że gdziekolwiek się nie obrócicie, wszędzie pełno właśnie dzieciaków. And these children stand up. I te dzieci wstały. And the song Wise Man was a building house on the rock. Więc śpiewaliśmy o tym, o jak to właśnie ten mądry człowiek budował dom na skalę. Znacie tą piosenkę, tak? Znacie. Ja ją zapomniałem. Więc te dzieci się zaczęły uśmiechać. Więc zaczęły pokazywać właśnie. Więc były bardzo zadowolone z tego powodu. I wtedy zwróciłem uwagę na ich rodziców. In the beginning they were some set, you know, some critical. Na początku, wiecie, tak jak na ich twarzach rysowało się tak trochę, byli tak krytycznie do tego nastawieni. Ale coraz bardziej ten uśmiech zaczął pojawiać się And na ich when was a break, i na przerwie, podczas przerwy, they came to me, przyszli, podeszli do mnie. And they asked, we do not understand our children. Więc podeszli do mnie i powiedzieli, słuchaj, nie rozumiemy tego w naszych dzieci. They don't like singing our Muslim songs. No jakoś nie lubią śpiewać naszych muzułmańskich pieśni. But your Christians, they are singing with so enthusiasm. Ale wasze chrześcijańskie pieśni, oni z takim entuzjazmem śpiewają. We cannot understand it. Nie możemy tego zrozumieć. Can you give us your songbook that we can sing with them? Możecie dać nam te właśnie śpiewniki, z których wy śpiewacie, abyśmy my mogli z naszymi dziećmi pośpiewać? I was a surprise. To była dla mnie wielka niespodzianka. I was expecting stones. Czekałem na kamienie, które zaczną lecieć w moim kierunku. They ask for living bread for prayers. A oni prosili, żeby zostawić z nimi chleb, zostawić z nimi modlitwę. We stayed there Friday, Saturday and the Sunday up to lunch. Więc zostaliśmy tam przez cały sabat, aż do niedzieli, do obiadu. And then one Muslim, very big boss. I wtedy pewien muzułmanin, który był takim, wiecie, szefem tam, he called me. Zawołał mnie. I observed from Friday up to now. I powiedział tak, to, co widziałem od piątku aż do teraz. I have never seen. Tego nigdy nie widziałem. You must come once more with your team. Powinieneś przyjechać, musisz do nas przyjechać jeszcze raz, ze wszystkimi współpracownikami. And the door to Bogura was open. I w tym momencie drzwi do właśnie tej miejscowości Bogura zostały otwarte. Today we have a church there, we have a school there and a big mission. Dzisiaj mamy tam kościół, mamy tam szkołę i misję, dużą misję. Praise the Lord. Chwała Bogu. God is doing great miracles. Bóg naprawdę czyni wielkie cuda. Fire of Holy Spirit. To jest ogień Ducha Świętego. The angels of God are ready and waiting to go with us, with the humble men and the humble women. Więc aniołowie Boży są gotowi iść razem z nami, z takimi pokornymi mężczyznami i kobietami. And they are accompany us. Oni z nami pójdą. Sometimes when I am listening the sound of songs which we are singing, czasem kiedy wsłuchuję się w słowa pieśni, które śpiewamy, we are in front few people only, przed nami five. Siedzi może kilka osób, może pięć. And we are singing songs, but sound is like 100-200 big choir. Więc kilka osób śpiewa pieśni, ale brzmi to jak wielki chór, 200 osób czy więcej. And I am convicted, angels are accompany us. I wiecie, jestem przekonany, że to aniołowie
dołączyli do nas. And this is a really great experience. I to jest wspaniałe doświadczenie. I am so thankful for this. Jestem tak wdzięczny za to. Ellen G. White wrote that those who have the gift of song are very much needed. Więc jest, Ellen White napisała tak, ci, którzy są uzdolnieni muzycznie, dostali taki dar, są bardzo potrzebni. And the melody of praise is the atmosphere of heaven. Więc te melodie uwielbienia są atmosferą nieba. And often by the words of sacred songs, the springs of penitence and the faith have been unsealed. Więc często właśnie te słowa tych świętych pieśni otwierają źródła nawrócenia. Songs is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Więc pieśni są jedną z najbardziej efektywnych rzeczy, które na sercu właśnie wyciskają te duchowe prawdy. Thank you for this beautiful song. Bardzo dziękuję za te piękne pieśni. We are singing from this Sabbath day. Od tego sabatu. I am every program starting with a song service. Od tamtego sabatu każdy program zaczynam od pieśni. It was a Jesus lesson for me how to start evangelism in Bangladesh in Muslim country. To była lekcja, którą Jezus dał mi, jak zaczynać ewangelizację w muzułmańskim kraju. I am very thankful for this lesson. Bardzo dziękuję mu za tą lekcję. And it really opened human hearts. To naprawdę otwiera ludzkie serce. Any place we enter, first we have a song service. Więc teraz, którekolwiek miejsce, do którego przybywamy, najpierw mamy czas na pieśni. And I see, I observe how angels are opening hearts of all congregation. I widzę, jak aniołowie otwierają serca każdego człowieka w zgromadzeniu. And this is the spirit of truth who is guiding us into all truth. Jest to ten duch prawdy, który właśnie prowadzi nas do całej prawdy. And he will speak, he will tell you things to come. I on będzie mówił i pokaże nam rzeczy, które dopiero mają nadejść. And so Jesus is inspiring us. Więc Jezus nas inspiruje. To create little companies of workers go out as the Lord's missionaries. Aby małe grupki wierzących poszły jako właśnie misjonarze dla Pana Boga. Oh, this is a very good. Here is a many good groups. Yeah. To jest bardzo dobre stwierdzenie. A tutaj przed nami widzicie wiele takich dobrych grup. You know, so let us go to different parts of big cities, two by two, and give the Lord's message of warning. Idźmy właśnie do miast, właśnie takimi grupami, bądź też parami, i właśnie przekazujmy to przesłanie Bożego. Ostrzeżenie, Boże ostrzeżenie. I would like to tell you several words about Kagrachori. Chciałbym przekazać wam teraz kilka słów, opowiedzieć wam o miejscu, które nazywa się Kagrachori. This is a special experience. This is a Sabbath day, this picture. To właśnie to zdjęcie zostało zrobione w sobotę. This is our church. To jest nasz zbór tam, but nasz it's kościół. Too small. Jest trochę mniejszy. So we have a meeting Sabbath worship outside. Więc w związku z tym prawda, nabożeństwo prowadzimy na zewnątrz. Only you can see children and not the big congregation. Widzicie to co tutaj widzicie, to są tylko dzieci z tego zboru. Nie widać całego zgromadzenia, które tam się zbiera. Afternoon we had many villages, 2 o'clock, 1, 4 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock. I później, tak po południu, to samo ma miejsce w różnych wioskach. Tak o drugiej jedno nabożeństwo, o czwartej następne, o szóstej następne i tak po kolei. And when was 8 o'clock or 9 o'clock, we was passing by this church. I około 8, 9 przechodziliśmy koło tego zboru. And the pastor said we need one more village to visit. I pastor powiedział, wiecie co, jest jeszcze jedna wioska i do tej wioski powinniśmy się udać. When we came there,
Kiedy tam przybyliśmy, there was a big meadow, big, to tam była wielka, taka duża polana and many people waiting. I wielu ludzi oczekujących. There was one big man. I był tam jeden taki naprawdę he came to me, rosły mężczyzna. And he asked me, where are you so long? I on tak podszedł do mnie i zapytał, gdzieś ty był tak długo? 4 godziny czekam na ciebie. 4 godziny. I'm waiting said, for four please, hours. Please, sorry, we was in different villages before. A więc ja powiedziałem, wybacz, ale musieliśmy być w innych wioskach, zanim tu przybyliśmy. We will start program immediately. Od razu zaczniemy nasz program. And then song service. I oczywiście zaczęliśmy od pieśni. Oh, maybe 10 o'clock. Tak do 10. Sometimes one hour we are just singing. Czasem całą godzinę po prostu śpiewamy. Oh, it's very good. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry czas. Not only people sitting in front of you, but people in far away, because this sound is going very far. Więc nie tylko przygotowuje to serca ludzi, którzy siedzą tam przed nami, ale dźwięk, który niesie się bardzo daleko, właśnie zwołuje również innych. What a pity that you was not there. Moon was a shining like sun. Tak żałuję, że nie mogliśmy tam być wszyscy razem. Księżyc wtedy tak mocno świecił jak słońce prawie. After song service I was asking people to stop smoking and to stop chewing pan. Więc po nabożeństwie właśnie zwróciłem się do ludzi, aby przestali palić i przestali żuć pan. And this big man, he was standing here. I ten rosły mężczyzna stał obok mnie. And he decided to stop smoking. I postanowił, że rzuci palenie. With all men. Ze wszystkimi mężczyznami and tam then women decided to stop chewing pan. I kobiety zdecydowały, że nie będą już więcej żuć tej właśnie substancji pan. Then was a program about Jesus' second coming. I później mieliśmy taki program specjalnie, szczególnie o powrocie Chrystusa. It was a midnight and after midnight. I to już przeciągnęło się aż do popołudnia. And when I ask, is here anybody who wants to live in God's kingdom? Więc jak zapytałem pytanie wtedy zebranym, czy tutaj znajduje się ktoś, kto chce żyć w Bożym Królestwie? Oh, this was a big movement. To wielki ruch, takie poruszenie nastąpiło. Oh, we was singing another song. Musieliśmy zaśpiewać kolejną pieśń. Once more I ask if anybody really wants to add his life and unite with Jesus, come to me. Więc jeszcze raz zadałem pytanie, czy jeżeli ktoś chce, prawda, oddać swoje życie Jezusowi, żeby podszedł do mnie. This big man came first. Ten wielki, rosły mężczyzna pierwszy podszedł. All these people stood up and gathered around the table. Wszyscy ci ludzie powstali i zebrali się wokół właśnie naszego tam stołu. It was a special night which I'll never forget. Była to wspaniała, szczególna noc, której nigdy nie zapomnę. And then slowly we were going home. I później powoli udaliśmy się z powrotem do domu. But this big boss was still there. Ale ten mężczyzna, ten rosły mężczyzna, ten szef tam był. I podszedłem do niego. I shook his hand. I uścisnąłem jego dłoń. I saw, observed that you decided to stop smoking. I powiedziałem mu tak, słuchaj, zobaczyłem, że ty zdecydowałeś, że rzucisz palenie. And you also decided for Jesus. I że ty również zdecydowałeś się podążać za Jezusem. And he looked at me. I on tak spojrzał na mnie. And he told me, you know, my life is terrible. I on powiedział, wiesz, moje życie jest straszne. I am doing very bad things. Bardzo złe rzeczy czynię. But tonight, ale dzisiaj w nocy. I do not know. I feel I must change. Dzisiejszego wieczoru poczułem, że muszę się zmienić. I want to start new life with Jesus Christ. Chcę zacząć nowe życie, życie z Jezusem Chrystusem. Oh, I embraced him. Przytuliłem go mocno. And I call pastor. Zawołałem pastora. This is this pastor here. I tutaj macie na zdjęciu właśnie tego pastora. This is a przewodniczący od zjednoczenia. To jest właśnie pastor Daniel. Tak, przewodniczący konferencji tam. And I call them. I zawołałem ich. Please take care of this man. He is making big change of his life. Więc powiedziałem, zajmijcie się szczególnie tym mężczyzną, ponieważ on wielkie zmiany podjął w swoim życiu. And then we go and down from this hill to main road. I później właśnie zeszliśmy z tego wzgórza tak na dół. And there was a police.
I była tam policja. And the soldiers. I żołnierze. They stop us. Zatrzymali nas. When they saw me. Kiedy mnie zobaczyli. They were asking my coworkers, why you allow this foreigner to go to this terrorist village? To zapytali, dlaczego wy tego cudzoziemca, dlaczego wy mu pozwalacie iść do tej wioski pełnej terrorystów? You do not know that they are catching foreigners? Czy wy nie wiecie, że tam w tej wiosce właśnie łapią cudzoziemców? And they were so surprised. How is possible that they allow you to go out? Więc oni byli zdziwieni. Jakże oni ci pozwolili tam wyjść i przemawiać do nich? And they told me, you cannot go there without our soldiers. Więc oni powiedzieli, słuchaj, ty nie możesz tam iść bez żołnierzy, bez naszej ochrony. 2 weeks ago they catch 2 diplomats. 2 tygodnie temu oni 2 dyplomatów pochwycili. Still they are catching them. Wciąż wyłapują ich. And I then suddenly realized where I was. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, w jakim miejscu byłem. Oh, I never thought that I was among terrorists. Nigdy nie zobaczyłem nawet, że byłem wśród terrorystów. And this big man, he was a leader of this terrorist. A ten wielki, ten rosły mężczyzna, to był ich przywódca. He wanted to arrest me. On chciał mnie aresztować. But Jesus arrested his heart. Ale Jezus aresztował zamiast tego jego serce. And I know why he allowed me to go out. I wiem, dlaczego mnie wypuścił. My dear brother, sister, this man, 2 weeks, 3 weeks ago, I heard very good news. Około 2-3 tygodnie temu usłyszałem bardzo dobre wieści o tym człowieku. From this pastor, I met this pastor. Od tego pastora właśnie spotkałem tego pastora. Powiedział mi, him? Pamiętasz go? He is now our brother. On teraz jest naszym bratem. Oh, God is doing great miracles. Pan Bóg czyni naprawdę wspaniałe cuda. Jestem tak wdzięczny. And this pastor told me, you know, these people are calling you. Come once more to visit them. I pastor powiedział, słuchaj, ale ci ludzie wzywają cię, abyś przyjechał i jeszcze raz z nimi pobył. Can I go there? Czy mogę tam iść? Do you allow me to go there? Mogę się tam udać, pozwolicie mi na to? Now I know what they are. Teraz wiem, kim są ci ludzie. But my dear brothers, sisters, Jesus is a guiding us. Ale drodzy bracia i siostry, Pan Jezus nas kieruje, nas prowadzi. This is the words of Jesus. You will receive a power when the Holy Spirit has come upon you. Oto słowa Jezusa. Weźmiecie moc, kiedy Duch Święty stąpi na was. And do not worry about terrorists. I nie będziecie musieli się obawiać terrorystów. I ask this pastor. Pastor, you did not know that there are terrorists? Zapytałem go, słuchaj, nie wiedziałeś, że tam są terroryści? And do you know what he answered me? Wiecie, co odpowiedział? Also terrorists need Jesus Christ. Nawet terroryści potrzebują Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Okay, my dear brothers, sisters. Drodzy bracia i siostry. Time is running very fast. Nasz czas bardzo szybko ucieka. I would like to tell you this miracle which God made with this man. Chciałbym wam opowiedzieć o tym cudzie, którego Pan Bóg dokonał względem tego człowieka. Big boss. To był naprawdę strong przywódca. Boss. Silny przywódca. When I spoke with him, kiedy z nim rozmawiałem. And he rent us, he allow us in his big house to have a clinic. I on w swoim domu, a miał taki wielki dom, zezwolił, abyśmy tam naszą klinikę umieścili. But when I told him, you know, we are Christians, we are singing and praying. Ale kiedy mu powiedziałem, wiesz, ale my jako chrześcijanie, my czasem śpiewamy, modlimy się. He said, no, you will not sing, you will not disturb people in my house. To on powiedział, o nie, w moim domu nie będziecie ludzi, prawda, naruszać porządku, czy też przeszkadzać ludziom swoimi pieśniami. When we later was singing, kiedy później śpiewaliśmy, his wife opened door, was listening. Jego żona otwierała drzwi, aby posłuchać. He had an office downstairs, he was opening his office door, he was listening our songs. A jego biuro znajdowało się pod nami, on również otwierał okno swojego biura i wsłuchiwał się w pieśni. Then he told me, you can sing, we like your songs. I powiedział mi, wiesz co,
możecie śpiewać, nam się wasze pieśni podobają. And then suddenly he was very sick. I pewnego dnia bardzo ciężko zachorował. You know dengue fever? Jest coś takiego. Dengue fever, it is a dead disease. Jak temperatura. Dengue, to jest gorączka dengue. Mhm. Więc właśnie ta gorączka dengue go złapała i to jest śmiertelna choroba. When I saw him, kiedy go zobaczyłem? In a bed. Zobaczyłem go tak właśnie na łóżku. Cały się trząsł. Bardzo mocno wet, się trząsł. Wet. Cały mokry. His voice was not speaking fluently, but disturbing. Nie mógł już nawet mówić tak wyraźnie, ale tak właśnie się zatrzymywał, jak mówił. He told me, I am dying. I powiedział mi tak, umieram. When my father was 57 as I am, he died. Kiedy mój tata miał 57 lat i był w tym stanie, co ja, zmarł. So I am dying. Więc ja również umieram. I try to give us some words of comfort and encouragement. Więc ja chciałem kilka słów z nim się, kilkoma takimi słowami pokrzepienia z nim się podzielić. But it was his wife was standing here, she was weeping. Ale było bardzo ciężko. Jego żona stała obok i płakała. And his two sons was looking down. I jego dwóch synów stało obok i patrzyli, ich oczy były skierowane w dół. So I asked, can I pray? I zapytałem, czy mogę się pomodlić? And they said, yes, please, powiedzieli, pray. Tak, proszę, so pomóc. I kneel down, I took his hands. Więc uklęknąłem i złapałem go za ręce. And I prayed from the depths of my heart. I modliłem się tak z głębi serca. Lord, he is also your servant. I powiedziałem, Panie Boże, to również jest Twój sługa. He is a physician, he is a surgeon. On jest lekarzem, on jest chirurgiem. He is a saving life of people. Ratuje życie ludzi. Oh, please, if it is your will, save his life. Jeżeli jest to Twoją wolą, to uratuj jego życie, zachowaj jego życie. And during prayer, I felt that shaking is a little slow down. I w trakcie modlitwy czułem, że to jak on się trząsł, że troszeczkę mniej przestał się trząsć. After prayer, he was able to speak fluently. Po modlitwie zaczął już normalnie z nami rozmawiać. And then they were calling me back to clinic, so I had not too much time. I później po chwili znowu dzwoniono do mnie, abym wrócił do kliniki, więc dużo czasu nie miałem. So I shook his hand, please believe in Jesus Christ. This is our Creator and Redeemer. Więc uścisnąłem jego dłoń i powiedziałem, słuchaj, uwierz w Chrystusa. On jest twoim stworzycielem i zbawicielem. I told him, I have a special book for you. I powiedziałem mu nawet, słuchaj, mam specjalną książkę, którą chciałbym ci dać. Book of medicine from the best physician from our Savior. I to jest książka pełna najlepszych wskazówek, jak zachować zdrowie wprost od naszego stworzyciela. And he said, oh, give me it. On powiedział, tak, w takim razie daj mi ją. I said, yes, I will bring it to you. I powiedziałem, słuchaj, ja ci ją przyniosę. But now I must go back to clinic. Ale teraz muszę wrócić do swojej kliniki na dole. This day evening, tego wieczoru, his temperature disappeared. Jego temperatura zupełnie odeszła. After 4 days, ta wysoka temperatura. He was going to his clinic to work as a surgeon. Po 4 dniach z powrotem mógł wrócić do swojej kliniki i tam pracować jako chirurg. Oh, this was a great miracle. To był wielki cud. He knew it. I on to wiedział. And he told everybody. I on każdemu o tym mówił. His brother from Canada came. Jego brat z Kanady przyjechał. Because when he knew his brother has a dengue, he knew he will die. Ponieważ wiedział, że jeżeli jego brat zachorował na dengue, na tą wysoką gorączkę, na pewno umrze. And I was going down on the stairs, więc, and they was standing on the platform. Więc ja schodziłem właśnie, a oni tam stali w tym miejscu. And he said, you see, he prayed and God healed me. I powiedział tak, właśnie ten brat, popatrz, modliłeś się, a Bóg go uleczył. When he saw me to going down to them, they showed to me and said, you know, this doctor prayed and God healed me.
To his brother he told and the people who was standing around. Więc kiedy ja schodziłem w dół, ten właśnie człowiek powiedział swojemu bratu, który przyjechał z Kanady, słuchaj, on się modlił, a Bóg mnie uzdrowił, widzieliście to. Yeah, and he also many times repeated the same. God, Christian God gave me back life. I wiele razy ten człowiek powtarzał, Bóg chrześcijan uzdrowił, oddał mi moje życie. Okay, time is finishing. Czas nam się kończy. I would like to show you Dilbaria. Chciałbym wam jeszcze pokazać Dilbarię. There is a tribe of Shantali. Tam jest takie plemię, które nazywa się Shantali. And until today they wash your feet when you come to them. Do dnia dzisiejszego oni umywają stopy, kiedy do nich przychodzimy. And then they accept you as a member of their tribe. I później akceptują was jako jednego z nich, by członka this ceremony, tego plemienia. By this washing feet. Przez to właśnie mycie stóp, umywanie stóp, właśnie and tą ceremonią akceptują. They sit around you and listen for what you are bringing to them. I następnie siadają wokół i wsłuchują się w to, co chcesz im powiedzieć. Jesus is doing great miracles. Jezus naprawdę czyni wspaniałe cuda. Another big meeting. Kolejne duże spotkanie. It's almost midnight. Już prawie północ. Many people coming. Wielu ludzi wchodzi. You see, when I am giving Bibles and the steps to Christ, many hands are stretched. Widzicie, kiedy rozdaję Biblię i również książkę Drogę do Chrystusa, wiele rąk jest wyciągnięte. The last steps to Christ was a tear because many hands took it. Ostatnia książka Droga do Chrystusa, którą miałem, została porwana, ponieważ tak wiele rąk zostało wyciągniętych po nią. Oh no, you know Elijah. Pamiętacie Eliasza? He was praying. On się modlił. And the fire of Holy Spirit consumed the whole sacrifice. Wtedy ogień Ducha Świętego całą tą ofiarę pochłonął. And it is the Holy Spirit who starts burning in our hearts for Jesus Christ for eternal truth. I to właśnie Duch Święty ten ogień wznieca dla Chrystusa w naszym sercu. We will speak this story later. O tej historii jeszcze będziemy mówić. And now Jesus promised, I am coming soon. I Jezus obiecał, powrócę wkrótce. It is a great privilege that he call us to be his co-workers. To wielki przywilej, że on powołuje nas, abyśmy byli jego współpracownikami. And he told, I will give you crown of life. I on powiedział, dam ci koronę żywota. And you will be my witnesses throughout the whole eternity. I będziecie moimi świadkami przez całą wieczność. Oh, my dear brothers, sisters. Drodzy bracia i siostry. Let us pray for each other. Módlmy się za siebie nawzajem. Pray for me, my family, my coworkers, and for Bangladesh mission. Módlcie się proszę za mnie, za moją rodzinę, za moich współpracowników i za całą misję w Bangladeszu. God is ready to outpour fullness of His Holy Spirit. Bóg jest gotowy wylać całą pełnię Ducha Świętego. He is ready to prepare us to go home as soon as possible. Jest gotów zabrać nas do domu tak szybko jak to możliwe. Let soon we are singing victorious song. Obyśmy wkrótce śpiewali już tylko pieśni zwycięstwa. And to be home. I aby być w with domu. Many friends. Z wieloma przyjaciółmi. With many people from Bangladesh. Z wieloma ludźmi z Bangladeszu. From Poland and the Czech Republic. Z Polski i z Czech. I z całej Europy. And to be his witnesses forever and ever. I abyśmy byli jego świadkami na wieki wieków. God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Amen. Звертаюся до тебе.
niż skażu. Z tej się skażesz ty, dla mnie tak ważliwo. Bo ja znaju się łzeż, lubisz mnie. Довіряю лиш тобі, ти єдиний Бог, ти мій цар творець, відкупитель ти і мій, я так люблю тебе. Ти беріг мене крилами своїми, і з любов'ю підіймав мене не раз, ніжно пригортав, загоював всі рани. Усе минуле забував, гріхи прощав. Лиш тобі, Господь, розкажу про все, довіряю лиш тобі. Stand up for prayer. Powstańmy do modlitwy. Holy, 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 our Father in heaven. Nasz święty, święty Boże w niebie. In the name of your Son and our Savior Jesus Christ. W imieniu naszego Zbawiciela i Stworzyciela Jezusa Chrystusa. In the beginning of Sabbath day. Teraz w początku dnia sobotniego. We dedicate ourselves completely to you. My kompletnie, zupełnie chcemy oddać się Tobie. We praise you from the depths of our soul. Więc modlimy się o to z głębi naszej duszy. Thank you so much for all blessing, guidance, protection, for all your gifts and endowments. Więc dziękujemy Ci za wszystkie Twoje dary, za wszystkie talenty, za wszystko, czym nas obdarzyłeś. And now in this special time. Więc teraz, w tym szczególnym czasie. O Lord, we commit completely our life, our soul,
our spirit, our body into you. My zupełnie, nasze dusze, nasze ciała, wszystko zupełnie oddajemy Tobie. O Lord, please make us one. O Boże, prosimy, spraw, żebyśmy byli jedni. Make us one with you and with each other. Abyśmy byli jednym z Tobą i jednymi, czy jednością razem wszyscy. Touch us by the living coal from your altar. Prosimy, abyś dotknął nas takim właśnie rozżarzonym węgielkiem. Oh, please let the fire of you, of your Holy Spirit, burn out all our iniquities, transgressions and the sins. Niech Twój ogień, ogień Ducha Świętego, wszystkie nasze grzechy, nasze przewinienia wypali. Let your precious blood wash away all our iniquities and the sins. Aby Twoja cudowna krew wszystkie nasze grzechy i winy zmyła z nas. Lord, you are doing great miracles. O Boże, Ty czynisz wielkie cuda. In this special beginning of your Sabbath day, make in us new creation. I teraz, u początku tego właśnie szczególnego dnia sobotniego, spraw, abyśmy byli stworzeni na nowo. Outpour early and later rain of Holy Spirit upon each of us. Ześlij na nas ten wczesny i późny deszcz, na każdego z nas. And raise us up. I spraw, żebyśmy powstali. Let the fire of your glory, of your presence, of your love burning in us. Niech ogień Twojej miłości, Twojej troski pali się w nas. And guide us. I prowadź nas. O Lord, you make us channels of your glory, of your presence, of your special gifts which you so costly redeemed for us. Boże, spraw, abyśmy byli kanałami, przez które przepływać będą dary Twojej cudownej łaski, które Ty nam dałeś, abyśmy przekazali. And guide us from city to city, village to village, house to house. Prowadź nas od miasteczka, od miasta do miasta, od wsi do wsi i od domu do domu. Let the power of your everlasting gospel, three angels message, is spreading and penetrating into all human hearts. Aby siła Twojej Ewangelii była rozpowszechniała się i aby dotykała każdego ludzkiego serca. Keep us in your almighty hand under any kind of circumstances. Utrzymuj nas Twoimi wszechmogącymi rękoma, aż wbrew wszelkim rzeczom, które się mogą wydarzyć. And bless your mission here in Poland. I Twoją misję tu w Polsce błogosław. Also in Bangladesh, in the whole world. Również i w Bangladeszu, i na całym świecie. O Lord, guide us. O Panie, prowadź nas. Day by day. Dzień po dniu. From one experience to another. Z jednego, od jednego doświadczenia do from drugiego. From victory to victory. Od jednego zwycięstwa do drugiego to zwycięstwa. To be ready to see you face to face. Abyśmy byli gotowi zobaczyć Ciebie w twarzą w twarz. And to hear from your lips. I abyśmy od Twoich ust mogli usłyszeć. Well done, good and faithful servant. Dobrze, dobrze, mój wierny sługa. Come, rejoice in your Father's house forever. Wejdź do radości Ojca swego na wieki. We praise you. My chwalimy Cię. You are God of our victory, salvation and prosperity. Jesteś Bogiem naszego zwycięstwa, naszego zbawienia i naszego naszego Your is a kingdom, power and glory forever and ever. Twoje jest królestwo, moc na wieki wieków. In Jesus Christ wonderful name. I w imieniu, w swoim wspaniałym imieniu Chrystusa. Amen. 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 Wśród różnych projektów misyjnych jest również ten, który dotyczy koncertu charytatywnego w Łodzi. Jest z nami pastor Mirosław Karauda i prosimy go, aby powiedział nam trochę więcej na temat tego właśnie projektu. Zapraszam. Przede wszystkim cieszę się, że na tym miejscu tak wiele mówimy na temat ewangelizacji.
aż mam wrażenie, że się sufit unosi do góry i wierzę, że będą to wciąż błogosławione chwile i dzisiaj, jutro. Drodzy, przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować siostrze, która śpiewała tą piękną pieśń. Naprawdę serce raduje się, kiedy się słyszy takie talenty i z tego, co się dowiedziałem, jutro będzie cały koncert. Chwała Bogu. Drodzy, na tym miejscu powinny być dwie inne osoby, to jest Kasia i Tomek, i mówić na ten temat, bo to ich inicjatywa ze zboru Łódź Górna. Otóż każdego roku organizowany jest koncert charytatywny dla takiej szczególnej grupy ludzi. Otóż przychodzą osoby ze środowisk lekarskich, jacyś dyrektorzy, nauczyciele. Przychodzą, żeby posłuchać dobrej muzyki, ale w tym ze wskazaniem na muzykę religijną. I bardzo często, gdy kończy się koncert, podchodzą i mówią: z tej całej części najlepsze były te właśnie religijne pieśni. Wyobraźcie sobie około 300-350 osób, prawie 90% to ludzie z zewnątrz kościoła. Wśród wykonawców, jacy tam występują i także będą w przyszłym roku występować, to przede wszystkim najlepsi nasi muzycy w naszym kościele. I to, co przedstawiają, jest bardzo, bardzo budujące. Natomiast też zapraszamy ludzi z zewnątrz z taką muzyką, którą pewnie, gdy jedziecie samochodem i słyszycie w radiu, nie wyłączacie tej muzyki. Bardzo spokojna, musicalowa muzyka. Zaproszeni są goście nieraz z teatru muzycznego, z opery w Londynie, a w tym roku, znaczy 2017, ktoś, kto był na tym koncercie, jako gość przyjedzie jako śpiewak, i to jest wokalista opery w Nowym Jorku, Metropolitan Opera, Polak, i powiedział: na takim koncercie organizowanym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ja chcę być i chcę coś zaśpiewać. Więc chwała Bogu, że tacy ludzie właśnie chcą brać udział w tych koncertach. Wiecie, za każdym razem jest telewizja, przyjeżdżają, robią wywiad, bardzo często z pastorem, z organizatorami, i potem pokazują i ten fragmenty tego koncertu, jak również te wywiady. Czasami niektóre osoby są zapraszane do studia w telewizji i też tam mogą mówić, dlaczego Kościół Adwentystów właśnie organizuje tego typu koncerty. Co jest celem? Celem jest przede wszystkim zbiórka pieniędzy na dobry, szlachetny cel, natomiast także i to, że w tej społeczności jako Kościół Adwentystów Łódzkiej możemy zaistnieć. Dzisiaj, gdybyście poszli do niejednego szpitala i zapytali się coś o Kościół Adwentystów, to powiedzą wam: a, to ten kościół, który organizuje koncerty. Gdybyście poszli do wielu urzędów w mieście, to oni powiedzą: tak, jest taki kościół. Gdybyście poszli do wojewody, do prezydenta miasta, oni wszyscy wiedzą i roztaczają patronat nad tym koncertem. I wiedzą, że to robi właśnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Wiecie, drodzy, efektem tych koncertów, takim już ostatecznym koncertem, jest to, że jedna osoba się ochrzciła, a dwie osoby zawarły ślub w naszym kościele, stając się też adwentystami. No więc efekty Bóg również bezpośrednio daje. I to, co jest miłe, kiedy kończył się koncert po poprzednim roku, podeszło wiele osób pytając: gdzie jest ten kościół, żebyśmy mogli was odwiedzić w tym kościele? I w tym roku, to znaczy konkretnie w 2017, zgodnie z projektem, chcemy zaprosić ich na programy zdrowotne, no i mamy potem te programy, które przygotowujemy dla całego kraju. W lutym będzie też wielka duchowa, także ewangelizacja, również i w Łodzi. Chcemy ich wszystkich na to zaprosić, także będę bardzo wdzięczny, jeżeli i na tę ideę złożycie swój dar.
kiedy rano budzę się, gdy otwieram oczy swe. Świat, co otacza mnie, wciąż nie zmienia się. Czy to wszystko ma swój cel? To cierpienie, ból i strach. Tyle ludzi wokół jest, co zmienić chcą ten świat. Wtedy patrzę wstecz i widzę jego twarz. On rozumie smutek mój i nadzieję daje mi. Wkrótce nastaną takie chwile, w których radość będzie trwać. Tam w domu Ojca, w Bożym niebie, inny czeka świat. Nigdy nie będzie zła cierpienia, każdą łzę otrze Pan. Z aniołami zaśpiewa. Kiedy wieczór zbliża się, gdy zamykam oczy swe i rozmyślam nad tym dniem, nagle widzę nowy świat. Kiedy z oczu kapią łzy, gdy ból dotyka nas, wiem, że to skończy się. Pan obietnicę dał. Wtedy patrzę wstecz i widzę jego twarz. On rozumie smutek mój i nadzieję daje mi. Wkrótce nastaną takie chwile, w których radość będzie trwać. Tam w domu Ojca, w Bożym niebie, inny czeka świat. Nigdy nie będzie zła cierpienia, każdą łzę otrze Pan. Z aniołami zaśpiewamy piękną pieśń. Wkrótce nastaną takie chwile, w domu Ojca, w Bożym niebie, inny czeka świat. Nigdy nie będzie zła cierpienia, każdą łzę otrze Pan. Z aniołami zaśpiewamy.